1000 Donaldów Trumpów versus 1 Dark Peasant i kupa Chicken Man Manów. Jak myślicie, kto wygra? Siema na maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy Tapsa. Przechodzimy kolejne poziomy, tym razem nie wiem gdzie nas zaniesie, prawdopodobnie do Japonii. Spróbujemy tam japońskie rytmy i porobimy jak zawsze na koniec jakieś sandboxowe, śmieszne walki. Mam nadzieję, że wam się spodoba, więc jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj nam los przyniesie, to zapraszam na intro. No i co? Zostały nam level 11 do 15 dzisiaj, więc... Nie, to nie Japonia, to zima, więc wikingowie, zobaczymy. Tutaj, kto to jest? To nie są Aksowie, to są wikingowie, zwykli. Więc my dajmy tutaj Spear Throwery. Myślę, że Spear Throwery sobie dadzą radę z wikingami spokojnie. Chociaż wikingowie są dość szybcy i zatrzymują moje tutaj strzały. No nie mamy szans. Nie mamy szans, dokładnie. Zero grafiki. Chociaż nie, wydaje mi się, że... Nie, chyba nie. Kurde, no nie wiem, bo... Czemu ty do swojego strzeliłeś? Widzieliście, co on zrobił? No nieładnie. Ile... No patrzcie, no oni strzelają sami do siebie. Ile nas zostało? Dwóch. Znaczy pięciu, więc raczej to się nie uda. Zróbmy co innego. Hihihi, wy wiecie, co ja lubię najbardziej, nie? Wy wiecie, co Mano lubi najbardziej, ale wydaje mi się, że to się nie uda. Z prostego powodu, dokładnie. Musimy tak, zamiast jednej beczki z tyłu, tą beczkę damy gdzieś tutaj, jeszcze raz. Tą beczkę damy tutaj, ale tutaj z tyłu damy coś takiego, coś wolnego by się przydało, speed. Muskiety są najwolniejsze. Dobra, postawimy tutaj muskiety i teraz patrz, muszkiety. Teraz beczki idą do przodu. I zanim reszta dojdzie tutaj do nas, to się spali. A muszkiety tych pozostałych ludzików po prostu dokończą. I moja tutaj, zobaczcie, moja technika całkowicie zadziałała. Jestem młodym Napoleonem. Przechodźmy dalej. Okej, tutaj mamy spirów, tak? Oni się tak nazywają, wikingowie. Nie, to są aks, dokładnie. To są aksy i pizanci zwykli? Nie, to są ci headbutter, dokładnie. No ja bym chciał zrobić to, ale dobra, zrobię tutaj muszkiety w takim razie, bo... Beczki też by świetnie działały. Dwie beczki na środek i jest w ogóle po rozmowie, ale myślę, że same muszkiety też nie będą najgorsze, chociaż oni z tymi swoimi kaskami na głowie całkiem nieźle nas... No zobaczcie, co oni nam robią. No jak poskładali. Oni broń, naboje z muszkietów o głowy sobie rozbijali i nic sobie z tego nie robili. Jak oni fajnie skaczą do nich, patrzcie, zaraz tutaj jakiś byczek skoczy. Brum, dokładnie. Nie no, to niestety nie wyjdzie. Spróbujmy czegoś innego. Dobra, zobaczmy moją technikę z poprzedniej mapki, czyli beczki. Myślę, że beczki dość łatwo poradzą sobie tutaj z panami... Z panami wybuchowymi. Wszyscy tam powinni się spalić. Nie no, oni są tacy dość wytrzymali, wam powiem. Oni są naprawdę wytrzymali, one nawet przez ogień potrafią przebiec. No i mam tutaj... Jezu, no muszkiety, no dajcie radę. No co wy, no... Nie no, to jest jakaś komedia. To jest komedia, naprawdę. Jeden headbutter potrafi poskładać moich 8 muszkietów. I co wy im zrobicie? Tych składacie czy nie składacie? Oni mają pewnie dużo życia. Więc to nie będzie aż tak łatwe, jak się mogłoby wydawać. Chociaż nie podejdą nawet, mi się wydaje, nie podejdą. Dokładnie. Wydaje mi się, że jednak muszkiety się obudziły. Jest 3 na... Ile na... Raz, dwa, trzy... Na 6. 3 na 6. Teraz 2 na 6. No muszkiet... Dobra, 1 na 6. Wygraliśmy to. Ale było naprawdę ciężko. Przechodźmy dalej. Okej, co tym razem? Wikingowie na środku, aksy po bokach i katapulta na środku. W sumie w poprzedniej części gry używaliśmy bardzo dużo katapult. Tym razem... Użyjemy ich mniej, bo nie są aż tak efektywne, ani efektowne. Patrzcie na to, patrzcie co się stanie. O nie, haucza jednak nie taka dobra jak myślałem. Nie taka dobra jak myślałem, aczkolwiek nie idzie to wcale tak źle, jakby mogło iść, bo łucznicy robią w miarę swoją robotę. Footmeni też robią w miarę swoją robotę. No zniszczyli tych tutaj na środku. Zobaczmy tylko, czy
Nie no, zabijcie tego nie, ja jestem czerwony. Zabijcie tego niebieskiego, wtedy ten futman będzie mógł podejść do katapulty. Dawaj, futmanie, wierzę w ciebie. Wymijaj tą katapult... XDDDDD. O, udało się, ale łuki załatwiły sprawę. No i to była walka, to było myślenie strategiczne. Przechodźmy dalej. Okej, tu wydaje się dość proste to wszystko. Mamy aksy z tyłu. Aksy mają co prawda dużo życia, ale mamy też spiry. Dobra, spróbujmy zrobić może tym razem mniej więcej to samo, co? Myślę, że mamy więcej spirów. Mamy więcej spirów, więc to powinno nam pomóc w jakimś tam chociaż małym stopniu. A aksy niech tam sobie idą z tyłu. No myślę, że jak... Co? Gdzie on poleciał? Poleciał zwiedzać świat. No i jak to wszystko wyjdzie? Easy. Easy. O, tutaj patrzcie, jaka walka aksów z aksami. Salta się dzieją. Salta się dzieją, dzieci się śmieją. No nie wiem, czy to będzie takie proste. Chociaż nie, no mam jeszcze dwie aksy. Oni mają jeszcze jedną tylko aksę. Więc wydaje mi się, że moje wojsko to wygrało. Tak coś mi się wydaje. Nie jestem do końca pewny. Ale tak mi się wydaje, że tak będzie. Chociaż no nas jest coraz nasz... O nie, dobra, udało się. Mam jeszcze jedną aksę i trzech spirów. A oni mają czterech spirów. Kurde, no spiry nic... O nie! Czterech na trzech, jednak nie wyszło. Dobra, trzech na trzech. Zabił swojego, centralnie mu w głowę wrzucił. Patrzcie. Patrzcie, no centralnie w głowę. Ziomek, jest dwóch na dwóch. Jeden na dwóch. Tutaj trzeba poważne wojsko, Napoleona, muszkiety załatwią sobie spokojnie, szybko sprawę. Patrzcie, muszkiety po prostu demolują spear throwerów. Żaden jeszcze mój muszkiet nie umarł, a u nich nie żyją już praktycznie wszyscy. Ja wiem, że to jest niesprawiedliwe, że włócznie, czy tam spiry kontra broń palna, aczkolwiek... Czy poprzednia rozgrywka była sprawiedliwa? Kiedy miałem tak dużą przewagę, a po prostu przez błędy własne moja armia się rozgromiła, nie było sprawiedliwie, więc przechodźmy dalej. Okej, tutaj mamy tak, trzy balisty, dwie po bokach, jedna z tyłu. Na balisty to wiadomo, i tutaj mamy wikingów, kurde, no i znowu Napoleona bym użył, ale może użyć hałcze. Co wy na to? Hałcza jak zwykle nie zabije praktycznie nikogo. Ale to nie ma znaczenia, bo teraz patrzcie na te kurczaczki, które zaatakują wszystko, co tylko się rusza. Czy myliłem się? Myliłem się. Dobra, moja technika wygląda następująco. Tutaj dwie kanony po bokach, po to, żeby te balisty tutaj zniszczyć. Tutaj muszkiety, które dość szybko poradzą sobie z tymi wikingami. Do tego spear throwery. Myślę, że to będzie ta technika, którą... Tej techniki, zobaczcie, kanony jak szybko sobie z balistą poradziły. Tej techniki nauczył mnie mój dziadek Franciszek, który kiedyś grał ze mną w Tapsa i mówi: wnusiu, tą techniką pokonasz wikingów. I ja wiedziałem, że kiedyś przyjdzie taki czas, kiedy będę mógł tą technikę wykorzystać. I zobaczcie, jak ona świetnie działa. Stało mi jeszcze... Co się stało z tym kanonem? On najechał na swojego i gdzieś poleciał w Bieszczady. No i przez to przegram, bo ten też tutaj się rozwalił. Nie. Wasz muszkiet... Muszkiety dwa. Nie, to nie wyjdzie. To nie wyjdzie, chyba że ta balista... Jest! Udało się! Co się stało z tą balistą? Widzicie, mówiłem, że techniki mojego dziadka... Franciszka, czy jak go nazwałem? Zawsze działają, zawsze działają. Więc przejdźmy do sandboxa. Dobra, spróbujmy tak. Jest jakaś nowa jednostka, która nazywa się Dark Peasant. I skoro on jest dark, to spróbujmy on sam na 50 pizantów. Myślicie, że to... Patrzcie, co on im robi. On ich wiesza na pale. Ej, to jest OP. Ja pierniczę, wszystkich powiesił. Skoro taki jest kozak, to niech powieś... A, dałem headbutterów, to może być trudniejsze, ale skoro jest taki kozak, kurde, taki jest wielki cwaniaczek, to zobaczymy, czy mu się uda powiesić teraz, znaczy powiesić, no powieszenie to złe tutaj słowo chyba, nabić wszystkich na pal. Jak myślicie? Mi się wydaje, że mu się nie uda. O, tutaj, patrz, jak headbuttery go tutaj niszczą. Aczkolwiek dalej wszyscy są... Nie no, ale te headbattery są jakieś, kurde, OP. No i co tu się dzieje?
Nie zapominajcie, że on jest tam jeden sam. Zobaczcie na tą smutną śmierć setek ludzi, którzy tak naprawdę niczemu nie zawinili. Ale ja w swojej chorej główce pomyślałem sobie, że to będzie śmieszne. Że to będzie śmieszne zabić tyle pięknych, wspaniałych osób. No i w sumie całkiem jest, nie? Więc fuck it. 100 headbutterów versus 1 Dark Peasant. A jestem ciekaw, jakby Dark Peasanta versus Dark Peasanta powiesić. Znaczy postawić. To mogło już nie by być takie łatwe wtedy, nie? Wtedy... Blue... Patrzcie, no jeden sam na tylu dał sobie radę. No kozak. Go. Dark Peasant na Dark Peasanta. O. I co, remis? Chyba remis, bo się powiesili sami. I tyle. To ciekawa walka, wam powiem. Ciekawa. A spróbujmy Dark Peasanta na Super Peasanta. No dobra, szybko sobie z nim poradził, szybko. Dobra, zadanie na dzisiaj to zabić tego tutaj Dark Peasanta. Myślę, że 1000... Patrzcie, 1000 Donaldów Trumpów versus Dark Peasant. Oni go tutaj biją, patrzcie, no dają jakoś radę powoli. Wielu z nich zginęło, ale wypną go może za mapę, nie no. Jest, udało się. Dobra, myślałem, że to się nie uda, ale jednak się udało. Super. Teraz urozmaićmy tą wolnę. 1000 Donaldów Trumpów versus 1 Dark Peasant i kupa Chicken Man Manów. Jak myślicie, kto wygra? Chicken Man... Nie, Dark Peasant tutaj daje radę. Chicken Man Mani tak średnio. Wydaje mi się, że bardziej są RIP w tym momencie niż cokolwiek innego. Tu jest światłość po prostu. Światło nastało w narodzie. Czy chicken, tamten Chicken Man już chyba nie żyje? Ten też, teraz tylko muszą jeszcze rozprawić się z Dark Peasantem, więc myślę, że spokojnie dadzą sobie radę. No i dali sobie spokojnie radę, więc super. Dobra, zróbmy tak na koniec jeszcze walkę bokserów. Aha, no i tutaj zobaczcie, knockout, po prostu knockout. W tym odcinku to już by było wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to jak zawsze zostawcie łapkę w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie przycisk subskrybuj tam na dole pod filmem. Na dzisiaj to już wszystko, ja wam bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję, trzymajcie się, pa pa.